Okej. Widzę, że zaczynamy na grubo. Mamy tutaj jakiegoś pierdzielca, który młotem nas atakuje. Może nawet nie nas, a bardziej te platformy, i on je specjalnie przestawia. Ale trzeba tutaj w miarę szybko reagować. Ja na spokojnie będę to przechodził, dlatego że chcę trochę ten poziom seksplorować, plus posłuchać sobie tej muzyki, która tutaj leci. Plus zobaczyć, czy aby na pewno nie wszystko zostało pominięte, ale chyba nie. Jestem w ogóle ciekaw, czy da się go zaatakować, więc co, spróbujmy. Nie. Przenikamy przez te platformy, więc no. Ta, specjalnie zrobiłem tutaj save state i road state, dlatego że chciałem coś zobaczyć, właśnie to z tym gościem. A na darmo żyć nie chcę tracić, więc dlatego tak robię. Więc nie można go zaatakować, trudno. Trochę mnie jedna rzecz niepokoi. Mamy 0 gobosów. 0 gobosów mamy, moi drodzy. To jest zły znak. Dobra, teraz widzę, że tutaj będziemy zaczynali Kongo Bongo. Okej. Czyli trzeba będzie tutaj w miarę pośpieszyć się, dlatego że to jest czasówka. A my nie chcemy właśnie robić czegoś takiego. Dobra, widzę, że będziemy mieli tutaj czasóweczkę teraz. Jedne platformy się przestawiają do góry nogami, a drugie z powrotem na swój właściwy ten. O, to było dobre, to było piękne. Dobra, ale dalej mnie zastanawia, gdzie są te gobosy. Kurcze pieczone. Co się z nimi stało? No kurde, same klejnoty zbieramy, widzicie to? To jest trochę dziwne. 0 kurde gobosów. Dobra, przepraszam was najmocniej, że jestem tutaj tak cicho, ale szczerze powiedziawszy, chcę się skupić na tym, bo za dzieciaka miałem z tą sekcją również problem. Bo tutaj, jak widzicie, to są takie lodowe platformy, na których łatwo można się poślizgnąć. A ja nie mam zamiaru, kurde, tracić nie wiadomo ile żyć tutaj, no bez przesady już. Tak więc pozwólcie, że ja się teraz tak skupię, wy się wsłuchajcie w tę muzykę, a ja po prostu na spokojnie sobie przelecę. O. No właśnie, coś takiego, o to chodziło. Nic tutaj nie ma, żadnego gobosa za tym. Dobra, idziemy tutaj, zobaczymy co i jak. Aha, czy tutaj będą wszystkie gobosy, tak? Aha, czyli tu będą wszystkie gobosy, tak, jest wszystkie 6 skrzynek, więc muszą być. Nie ma takiej opcji, że nie. No, czyli tutaj będą wszystkie gobosy, na to wygląda. Bo jest 6 skrzynek z tego co naliczyłem. Niż żebym miał ich zapomnieć w jakiejś części poziomu i później, wiecie, pluć se w brodę, nie? No to jednak bezpiecznie, jak są wszystkie skrzynki. Tak jak mówiłem, to według mnie bezpiecznie jest, jak te wszystkie gobosy są w rundach bonusowych, niż żebym miał eksplorować poziom i pominąć, kurde, z 5 skrzynek, co nie? Więc to w sumie muszę przyznać, że z dwojga złego to już lepiej, żeby one tutaj były, niż żebym miał cały poziom od zera eksplorować. Nie lubiłem tej rundy bonusowej, bo to była jedna z najtrudniejszych rund bonusowych. Dlatego, że tutaj trzeba panować trochę nad równowagą. Bo jak widzicie, łatwo można się wypieprzyć. Bang!
uderzyliśmy w gonga i mamy 33 życia i 6 gobosików uratowanych. Nice one. Woo! Mamy barona. Barona Dantego. Zapiszę w sumie. Zapiszę, bo to będzie dobry pomysł. Zobaczymy, ile będziemy mieli procent. O, mamy ten, drugi świat tutaj jako tło. Fajnie. 83%, bardzo fajnie. To co? Jesteście gotowi? Można zaczynać? Zatem otwieram nasz program już. Baron Dante się zdenerwował. Zdenerwował się. Okej, tak więc skoro on się zdenerwował, no to my lecimy w takim razie do góry skopać mu zadek. Żeby, wiecie, miał bardziej ból dupy, a nie ból, że kroka nie zabił czy coś. Nie, przepraszam, nie zabił, tylko nie unicestwił, bo to jest gra dla dzieci, a tutaj jednak zabijanie nie wchodzi w grę. Że tak powiem, żeli popą. Ale przyznam, że sama sekcja przed dostaniem się do barona jest również całkiem fajna, bo ona jest takim trochę zlepkiem tego, co już widzieliśmy w trakcie całej gry. Kurde, teraz to jest lipa, bo boję się, że w durny sposób będę tracił kurde życia, a wolałbym barona no przejść za pierwszym razem, ale czy będzie mi to dane, to nie wiem. Fajna muzyka tutaj leci. W ogóle fajna arena, na której walczymy, tak by the way. Ej, dopiero teraz mu zadałem jakiś damage. No to wygląda. Dobra, oberwał. Ale to jeszcze nie koniec. To dopiero początek. Okej. Cały czas trzymamy się tego jednego klejnocika. Na czym polegała ta druga faza, bo nie pamiętam. Że on wbiegał? Trzeba będzie jakoś to ogarnąć. Bo ma chyba trzy fazy z tego co pamiętam. Kurde! To trzeba jakoś, nie wiem, wrócić. Nie wiem jak to zrobić, tak szczerze. O, proszę bardzo. To trzeba było zrobić. On musi po prostu w ścianę wbiec. Okej. To już wiemy na czym polega druga faza. No dobra, tutaj nie do końca się popisałem. Dobra, oberwał. Jeszcze jeden cios. Jeszcze jeden cios i będzie po nim. Dobra, oberwał. O! Dobra, czyli teraz on będzie się unosił? I będzie nas atakował właśnie tymi piorunami. To chyba najłatwiejsza będzie ten, sekwencja tutaj. A muzyka też tutaj w ogóle jest piękna, zresztą posłuchajcie sobie teraz. O kurde, co ja zrobiłem? Na jednym klejnociku przeszedłem go, diamenciku, whatever. Udało się. Wow,
Moi drodzy, Fox Interactive stworzyło piękną gierkę, że tak powiem, jeżeli chodzi o Kroka jedynkę. Tak, mogę to z ręką na sercu powiedzieć, że to była wspaniała przygoda, ale to jeszcze nie koniec mimo co, bo jeszcze zostaje nam dodatkowy świat i specjalny poziom numer 2. Tak więc chwilowe mieliśmy złe zakończenie, teoretycznie, dlatego że... Znaczy, w sumie zakończenie jest jedno, bo po pokonaniu piątego świata w sumie z tego co pamiętam nie ma nic dodatkowego, nie ma żadnego dodatkowego zakończenia. Teraz udało nam się ukończyć quest z ratowania gobosów, ale teraz musimy się raz na zawsze pozbyć Barona Dantego. I my to zrobimy. Ale nie dzisiaj. No to będzie specjalna okazja. Da się skipować? Nie da się. Więc chyba muszę przeboleć te wszystkie napisy końcowe. Oh my god. Ale mimo co, jak na taką kolorową gierkę, to zakończenie naprawdę jest słodkie. I to jest takie urocze, że te gobosy robią nawet pomnik dla Kroka, dlatego że ten... że uratował ich życie, nie? To jest naprawdę bardzo fajne i to widać, że Krok otacza się takimi naprawdę fajnymi przyjaciółmi. To jest fajne nas, to jest urocze, fajne na swój sposób i mówi to dosłownie 24-latek, prawie 25-latek. Ale muszę przyznać, że nawet gry na Playaka 1 potrafiły czasami nawet urąć łzę. Fajnie, emulatorze, że teraz chciałeś mi na napisach końcowych się skraczować, ale ja cię przechytrzyłem, a wiesz dlaczego? Ja ci zaraz pokażę dlaczego, emulatorku, ja cię przechytrzyłem. Poczekaj. I sobie dalej napisy lecą, więc ty tam sobie możesz co jedynie pierdzieć teraz ze złości w procesor. Ojejku, to co, widzimy się po napisach końcowych. Jak sami widzieliście, walka z Baronem Dante nie była jakaś szczególnie trudna, chociaż za dzieciaka sprawiała mi problem. I w 2015 również sprawiała mi problem. A teraz to tylko kwestia przemyślenia pewnych ataków i pewnej kombinacji. Dobra, widzimy się z powrotem w świecie czwartym. No i witam was bardzo serdecznie w świecie czwartym, specjalny poziom numer 2, Jailhouse Krok, czyli więzienie Kroka, coś takiego. Tak bym dał takie tłumaczenie polskie. Zobaczymy zresztą, co ja tam dam w montażu, tak więc lecimy z koksem. Sorki, że ja znowu się nie odzywam, ale się skupiłem po prostu na tej muzyczce, co teraz leci. Ona jest fantastyczna po prostu. Creepy, ale jest fantastyczna i to mi się podoba też. Ale ładnie nam tu poszło, kurde. A za dzieciaka miałem tutaj takie problemy, bo mi za każdym razem te Dantini we mnie trafiały, co nie? O kurde, tu mamy jeszcze pomniejszające się platformy. O kurcze, co oni tu odwalili najlepszego? Ja pierdziule, idziemy do przodu, nie ma to tamto. I co, będą znowu te... Co nie? Wiedziałem, że tak będzie. Zmniejszające się, kurde, skurczybyki jedne. Dobra, 60. Ładnie. Tutaj gra nas sprawdza, czy żeśmy się wszystkiego nauczyli, a jak widzicie, nie mam problemu, tak więc się nauczyłem z tego, co widzę. I znowu w więzieniu jesteśmy. Dobra, szukamy teraz puzzla, bo wydaje mi się, że gdzieś on tutaj jest. Ostatni puzzle. Jak najbardziej. Patrzcie ile... O kurde! Jedno życie mam dodatkowe, 34, ale fajnie.
Moi drodzy, świat piąty. Kryształowa wyspa. Ta muzyka jest przepiękna. Dobra, zapiszmy sobie gierkę. Ja pierdzielę, ale się zaraz wsłuchamy w ten soundtrack. O kurcze pieczone. 88%. Dobrze. Moi drodzy, to jest właśnie świat, za który będziemy się zabierali następnym razem. Przepraszam, że ja teraz tak nic nie mówię, ale chcę, żebyście trochę posłuchali tego soundtracku, bo w następnej sesji i ostatniej zarazem sesji już z Kroka Jedynki będziemy mogli sobie przesłuchać całego też tego soundtracku, bo jest on po prostu nieziemski. Tak jak widzicie, Baron Dante ma swoją nową formę, kryształową formę, i teraz, żeby mieć grę zaliczoną na 100%, trzeba pokonać jego ostateczną formę. Ale żeby go pokonać, będziemy musieli się zmierzyć z 4 poziomami z 4 światów. Czyli mamy tutaj End Soul The Adventure Returns, czyli mamy powrót do pierwszego poziomu z pierwszego świata, tylko że troszeczkę zmodyfikowanego. Tak jest. Zanim pokonamy kryształowego Barona Dante, będziemy musieli się zmierzyć z poziomami z pierwszych 4 światów, tylko że troszeczkę zmodyfikowanymi i trudniejszymi. Ale to zostawimy sobie już na ostatnią sesję, czyli następną. Moi drodzy, mam nadzieję, że wam się seria z Kroka Jedynki podoba, że w sposób ciekawy i informatywny ją prowadzę. Napiszcie, dajcie znać, co sądzicie na temat świata czwartego i jak ja oczywiście tę serię prowadzę, czy wam się ona podoba, czy jest ona w sposób ciekawy i informatywny prowadzona, bo cały czas o gierce staram się wam nawijać i o moich wspomnieniach dotyczących tej gry. Kochani, jeżeli jesteście nowi na tym kanale i spodobał wam się ten let's play, jak i w ogóle ta seria i inne serie, to zapraszam do subskrypcji, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami, różnymi tego typu filmami. Gorąco zachęcam do wbicia na moje socjale, czyli linki na grupę na Facebook i tak dalej są pozostawiane w opisie. A my widzimy się już w ostatniej sesji z Kroka Jedynki i później zabieramy się za Kroka Dwójkę i kończymy maraton Kroka. To by było na tyle. Trzymajcie się, cześć i życzę wam udanego dnia lub wieczoru, zależy kiedy wy to oglądacie. Narka!